Taka ciekawostka, zobaczcie ile ma pakiet po takiej jeździe. Chwilka minęła, 62 stopnie, prawie 63. Generalnie 60 stopni. Się dziwiliśmy kiedyś z chłopakami. Naprawdę to jest kurde gorące. Naprawdę to jest gorący pakiet już. Dziwiliśmy się kiedyś z chłopakami, dlaczego puchną te takie, co standardowo pakują do jedynek te pakiety. No ja go tutaj ledwo mogę, powiem wam, ledwo go tak w dłoni trzymam. Zresztą 60 stopni to jest taka temperaturka, że jak silnik elektryczny ma około 60, no to już się wyczuwa, prawda? Już trochę można mu tam dać oddechu, także no niby serwo praktycznie tylko zasilane, jednak dostaje obciążeń. Te pakiety akurat, one oryginalnie, z tego co wiem, to w dwójkach wychodzą te smarty 4002S-y. No jak na razie tfu odpukać nie puchną, ale no jestem w szoku. Jestem w szoku, jak one są zgrzane. Więc trochę minęło od jazdy, a cały czas mamy tutaj powyżej 50, grubo pod 60 stopni. No, jesteśmy już ładnych kilka minut od zakończenia jazdy. Jest ponad 5 minut, a serwo nadal ma 55-57 momentami tutaj stopni. Serwo też się 62 stopnie tutaj ma na dole. Także serwo, no tutaj jestem, no już parzy praktycznie, no tak jak silnik elektryczny po jeździe. To miało spokojnie, no ponad 70 stopni, nie wiem, następnym razem zmierzę wcześniej trochę, no bo teraz już naprawdę ono zdążyło trochę ochłonąć, to silnik już jest zimny, już ma niecałą setkę. Także wszystko, panie, się tu grzeje. I to mierzyliśmy serwo gazu i hamulca. Serwo skrętu jest mierzyć trudniej, ale też jak tak się strzeli, to nawet z tej odległości tam ma 50 stopni teraz jeszcze. Także te serwa, pakiety, wszystko tutaj, no te obciążenia wyczuwa.